Witam serdecznie. Dzisiaj postaram się nagrać dla Was możliwie długi odcinek, a więc herbata gotowa, zielona z sokiem. Ptaki już śpiewają, a my kontynuujemy Księgę Czwartą. Tym razem, jeśli się uda, będą przeczytane następujące rozdziały. Dom, energia miłości, na obraz i podobieństwo oraz a kto jest winien. Rozpoczynamy od rozdziału zatytułowanego Dom. Jeszcze powinniśmy zbudować solidny dom, żeby dzieci i wnuki mogły w nim żyć. I to bez żadnych problemów. Dom z cegły, piętrową willę z toaletą, wanną i centralnym ogrzewaniem. Na dzień dzisiejszy jest to możliwe w każdym prywatnym domu. Byłem na targach i widziałem mnóstwo różnych urządzeń opracowanych dla wygody w prywatnych domach. A może teraz znowu powiesz, że nie powinno się wykorzystywać technicznego czary-mary? Wręcz odwrotnie. Powinno się wykorzystywać, jeśli masz możliwość skorzystać z tego, to wszystko trzeba zmusić, aby służyło Twojemu dobru. Poza tym niezbędne jest płynne przejście w naszych przyzwyczajeniach. Poza tym niezbędne jest płynne przejście, ale wiesz, Twoim wnukom nie będzie potrzebny wybudowany przez Ciebie dom. Zrozumieją to, kiedy już podrosną. Będzie im potrzebny inny dom. Właśnie dlatego nie warto wkładać dużo wysiłku, aby wybudować wielki i solidny dom. Anastazjo, znowu przygotowałaś jakąś pułapkę na mnie. Wszystko, co ci proponuję, odrzucasz, nawet dom. Jestem przekonany, że dom bezspornie powinien być solidny. Mówiłeś, że razem będziemy projektować, a sprzeciwiasz się wszystkiemu, cokolwiek powiem. Oczywiście, że razem. Przecież niczego nie odrzucam, tylko wypowiadam swoje zdanie. Każdy może wybrać dla siebie to, co jest najbliższe jego naturze. W takim razie od razu mogłaś mi więcej powiedzieć o swojej koncepcji. Myślę, że nikt nie będzie potrafił zrozumieć, dlaczego dom nie powinien pozostać dla wnuków. Miłość do Ciebie i wieczna pamięć o Tobie przez inny dom będą zachowane. Wnuki, kiedy dorosną, na pewno zrozumieją, jaki materiał na dom ze wszystkich wymyślonych na ziemi jest dla nich najprzyjemniejszy, najmocniejszy i najbardziej korzystny.
A ty w tej chwili takiego materiału nie posiadasz. Wnuki wybudują drewniany dom z tych drzew, które kiedyś posadził ich dziadek i które ich matka i ojciec kochali. Ten dom będzie je leczył, chronił od złego oraz dawał natchnienie na dobro. Wielka energia miłości będzie żyła w tym domu. Tak. Interesujące. Dom bez materiału z drzew, które wyhodowali dziadek, ojciec i matka. Dlaczego będzie chronił w nich żyjących? W tym jest jakaś mistyka. Co określasz mistyką jasną energię miłości, Władimirze? Dlatego, że już się w tym wszystkim pogubiłem. Rozprawiam o projekcie działki, a ty nagle zaczynasz mówić o miłości. Dlaczego nagle? Przecież wszystko od początku powinno być stworzone z miłością. Co? I płot. I leśne sadzonki też sadzić z miłością? Oczywiście. Wielka energia miłości. I wszystkie twoje planety wszechświata pomogą tobie żyć pewnym życiem. Danym jedynie synowi Boga. W ogóle już wszystko gmatwasz, Anastazjo. Od domu, ogrodu znowu przeszłaś do Boga. Jaki to może mieć związek? Wybacz mi niejasność mojego tłumaczenia, Władimirze. Pozwolę, spróbuję w inny sposób mówić o znaczeniu naszego projektu. Spróbuj. Tylko wychodzi na to, że on nie jest nasz, ale twój. On jest wszystkich ludzi, Władimirze. Większość ludzi, dusz odczuwa go intuicyjnie. A skonkretyzować go i uświadomić sobie nie pozwalają człowiekowi chwilowe dogmaty. Dźwięki. Dźwięki drogi technicznej oraz nauki. Większość z nich stara się odwieść ludzi od szczęścia. Więc spróbuj wszystko skonkretyzować. Tak. Tak, spróbuję. O, jak pragnę być zrozumiała dla ludzi. O, logiko boskich dążeń, pomóż zbudować jaśniejsze połączenie słów. Energia miłości. Ona, wielka energia miłości. Wysłana na ziemię przez Boga dla swoich dzieci. Pewnego dnia przychodzi do każdego. Bywa, że nie jeden raz stara się ogrzać sobą człowieka i zostać z nim na zawsze. Jednak większość ludzi nie pozwala zostać energii boskiej ze sobą. Wyobraź sobie, spotykają się pewnego dnia on i ona we wspaniałym świetle miłości. Dążą do połączenia swego życia na wieki.
uważają, że związek będzie mocniejszy, jeżeli zostanie zapisany na papierze i potwierdzony rytuałem przy wielkim zgromadzeniu świadków. Ale nadaremno. Upływa parę dni i energia miłości ich porzuca. I tak jest prawie ze wszystkimi. Tak. Tu masz rację. Anastazjo, rozwodzi się wielu ludzi. Około 70%. A ci, co się nie rozwiedli, żyją jak pies z kotem. Albo stają się sobie obojętni. Wszyscy to wiedzą, ale dlaczego to się dzieje na taką szeroką skalę? Nikt nie ma pojęcia. Mówisz, że energia miłości ich opuszcza, ale dlaczego? Robi sobie żarty ze wszystkich, czy gra w jakąś grę? Miłość z nikogo nie żartuje i nie gra. Stara się z każdym żyć wiecznie. Jednak człowiek sam wybiera swój obraz życia i ten obraz energii miłości odstrasza. Miłość nie może obdarzać natchnieniem zniszczenia. Płody miłości nie powinny żyć w mękach. Kiedy on i ona wspólnie zaczynają budować swoje życie, kiedy starają się osiedlić w mieszkanku martwym jak kamienna grota, kiedy każdy ma swoją pracę, zainteresowania i otoczenie, kiedy nie ma wspólnych działań dla przyszłości, nie ma wspólnego dążenia, kiedy tylko uciechami cielesnymi się pasjonują, żeby później dziecko swoje oddać na pożarcie światu, w którym wody nie ma czystej, są bandziory wojny i choroby. Od tego energia miłości ucieka. A jeśli i on, i ona mają dużo pieniędzy, albo rodzice młodym podarują niemałe mieszkanko, na przykład sześciopokojowe, w nowoczesnym budynku z ochroną przy wejściu, sprezentują dobre auto i pieniędzy na koncie nie będzie im brakowało, czy energia miłości zgodzi się zamieszkać w takich warunkach? Czy będą mogli ona i on do późnej starości żyć w miłości? Do starości będą zmuszeni mieszkać w strachu, bez wolności, bez miłości. Na wieki może ogrzać tego, kto zgodzi się stwarzać z nią przestrzeń miłości. A w tym projekcie, który rysujesz, jest dla niej miejsce? Tak. Gdzie w takim razie? Wszędzie. Wpierw rodzi się dla dwojga, potem dla ich dzieci, a dzieci przez trzy poziomy bytu będą miały połączenie z całym wszechświatem. Wyobraź sobie, Władimirze, on i ona zaczną w miłości urzeczywistniać projekt, który razem rysujemy. Będą sadzić nowe drzewa, trawy, ogród i cieszyć się wiosną, kiedy rozkwitną ich stworzenia. Miłość będzie żyła wiecznie wśród nich, w ich sercach i wszędzie naokoło. A jej
jedno będzie sobie wyobrażać drugie w kwiatku wiosennym, wspominając, jak razem drzewko, co kwitnie, sadzili. Smakiem maliny przypomną sobie smak miłości, bo on i ona we wzajemnej miłości gałązki maliny trącali jesienią. W cienistym ogrodzie dojrzewają wspaniałe płody, a ogród ten sadzili wspólnie. Sadzili ogród w miłości. Ona śmiała się dźwięcznie, gdy on się spocił, kopiąc dołek. Kropelka z jego czoła ocierała i całowała gorące usta. Często w życiu bywa tak, że kocha tylko jeden, a drugi pozwala tylko być obok. Jak tylko ogród swoją i zaczną pielęgnować, rozdzieli się energia miłości i już nigdy tych dwojga nie opuści. Przecież obraz życia będzie odpowiadać temu, w którym samemu można żyć w miłości i dzieciom swoim przekazać miłości przestrzeń oraz wychować je na obraz i podobieństwo Boga. O wychowaniu dzieci opowiedz dokładniej, Anastazjo. Wielu czytelników pyta o wychowanie. Jeśli nie masz własnej metody, to chociaż powiedz, która z już istniejących jest najlepsza. Na obraz i podobieństwo. Nie można znaleźć jednego dla wszystkich systemu wychowania dzieci. Chociażby dlatego, Władimirze, że każdy sam powinien najpierw odpowiedzieć na pytanie, na kogo chce wychować swoje dziecko. No jak na kogo? Na człowieka przecież mądrego i szczęśliwego. Jeśli tak, to samemu wpierw powinno się takim stać. I jeśli ktoś nie zdołał być szczęśliwy, to powinien wiedzieć, co mu w tym przeszkodziło. Pragnę mówić o dzieciach szczęśliwych. Wychowywanie ich, Władimirze, to wychowywanie samego siebie. Pomoże w tym projekt, który teraz razem rysujemy. Jak dzieci się rodzą, wiesz, tak jak wszyscy wiedzą, ludzie nie doceniają tego, co poprzedza narodziny i nie przekazują w większości dzieciom planów bytu danych tylko człowiekowi. Nie oddają ich w całości, tym samym skazując dzieci na kalectwo. Kalecy? Masz na myśli takich bez ręki lub nogi? Albo z porażeniem mózgowym? Nie tylko zewnętrznie nowonarodzony człowiek może być kaleką. Ciało pozornie może się wydawać normalne. Jednak istnieje drugie ja człowieka i kompleks całkowity wszystkich energii w każdym był być powinien. Umysł, zmysły, myśli i wiele innych. Ale wasza medycyna więcej niż połowę wszystkich dzieci zgodnie z nowoczesnymi, bardzo zaniżonymi parametrami uważa dzisiaj za niepełnosprawne. Jeśli zechcesz się o tym przekonać, dowiedz się, ile istnieje szkół dla upośledzonych maluchów. Za takie uznała je wasza medycyna.
ale porównują ich zdolności tylko z tymi dziećmi, które sami uważają za względnie normalne. Gdyby lekarze dostrzegli, jaki powinien być idealny umysł i wewnętrzne kompleksy ludzkich energii, to tylko nielicznych spośród wszystkich urodzonych na Ziemi mogliby uważać za normalnych. Ale dlaczego niepełnowartościowe rodzą się wszystkie dzieci, jak mówisz? Dlaczego? Technokratyczny świat stara się nie dopuścić, aby w urodzonym połączyły się trzy główne punkty. Stara się, żeby popękały nici łączące z rozumem boskim i pękają nici jeszcze przed narodzeniem się dziecka. I szuka tej łączności człowiek przez całe życie, borykając się z różnymi problemami, ale jej nie odnajduje. Jakie główne punkty? Jakie nici z rozumem? Niczego nie pojąłem. Władimirze, jeszcze przed przyjściem na świat rozwój człowieka przebiega we wszystkich kierunkach, a wychowywanie go powinno się łączyć z całym stworzeniem kosmosu. To, z czego korzystał Bóg, tworząc swoje wspaniałe stworzenie, tego i syn jego lekceważyć nie powinien. Trzy główne punkty, trzy pierwsze plany bytu rodzice powinni przekazać swojemu stworzeniu. Pierwszy punkt rodzenia człowieka to myśl rodziców. I w Biblii o tym się mówi, i w Koranie. Wpierw było słowo. Ale można powiedzieć dokładniej. Wpierw była myśl. I niech przypomni sobie ten, kto nazywa siebie rodzicem, kiedy, jakim w myślach kreował swoje dziecko. Co mu przepowiadał? Jaki świat dla niego stworzył? Uważam, Anastazjo, że większość nie bardzo stara się myśleć, dopóki kobieta nie stanie się brzemienna. Tak po prostu razem śpią, nawet się nie żeniąc. A żenią się dopiero, kiedy towarzyszka zachodzi w ciążę, dlatego że nie wiadomo, czy zajdzie w ogóle, czy też nie. Więc nie ma sensu myśleć o tym naprzód, jeśli nie wiadomo, czy dziecko w ogóle się pojawi. Tak. Niestety, często tak właśnie bywa. Jedynie w rozkoszy ciał poczęta jest większość ludzi. Jednak człowiek jako obraz i podobieństwo Boga nie powinien być skutkiem jedynie tej rozkoszy. Wyobraź sobie inną sytuację. On i ona w miłości do siebie i w myślach o swoim przyszłym stworzeniu budują wspaniały, żywy dom oraz wyobrażają sobie, jak ich syn lub córka będą w tym miejscu szczęśliwi, jak ich pociecha usłyszy pierwszy dźwięk. Ten dźwięk to oddech matki i śpiew ptaków, stworzeń boskich. Następnie przedstawią sobie, jak ich dojrzałe dziecko zechce odpocząć po ciężkiej drodze.
i wejdzie do ogrodu rodziców. Usiądzie w cieniu cedru, w cieniu drzewa rodziców, ręką w miłości do niego i myślą o nim posadzonego na ojczystej ziemi. Sadzenie rodowego drzewa przez rodziców punkt pierwszy określi. Punkt ten planety do pomocy im przywoła dla stworzenia przyszłości. On jest niezbędny, ważny jest i najbardziej ze wszystkich odpowiada Bogu. Jest potwierdzeniem tego, że będziesz tworzył podobny do Niego, Twórcy Wielkiego. I będzie się radował świadomością syna swego i córki swojej. Początkiem wszystkiego jest myśl. Uwierz proszę, Władimirze. Prądy wszystkich energii kosmosu ukażą się w tym punkcie, gdzie myśl dwojga w miłości i jedności się łączy, gdzie dwoje o wspaniałym stworzeniu pomyśli. Punkt drugi, a właściwie plan ludzki, jeszcze jeden się urodzi. Na niebie nową zapali gwiazdę. Kiedy w miłości i zmysłami wspaniałego stworzenia dwa ciała złączą się w jedno w tym miejscu, gdzie budujesz dom rajski i żywy dla swojego przyszłego dziecka. Następnie w tym miejscu przez 9 miesięcy powinna żyć brzemienna żona. I najlepiej, gdyby te miesiące były kwiecień, właściwie kwietnim, rozkwitem wiosny, błogim zapachem lata i płodami jesieni, gdzie od radości przyjemnych uczuć nic jej nie będzie odciągać. Gdzie dźwięki tylko boskich stworzeń otaczają żonę, w której wspaniałe żyje już stworzenie. Żyje i cały wszechświat sobą odczuwa. Oglądać gwiazdy powinna przyszła matka. Gwiazdy wszystkie i wszystkie planety w myślach darować jemu, swemu wspaniałemu dziecku. Przecież matka może z łatwością to wszystko uczynić. Wszystko będzie w jej mocy. Wszystko za myślą matki podąży bez wahania. A kosmos będzie wiernym sługą wspaniałego stworzenia, zrodzonego z dwojga w miłości. Trzeci punkt. Również nowy plan w tym miejscu powinien się pojawić. Tam, gdzie dziecko było poczęte, tam i poród powinien się odbyć. A obok powinien być ojciec. I wówczas nad trojgiem wzniesie wieniec wielki, kochający nas wszystkich. Ojciec. To zachwycające, niesamowite, aż zabrakło mi tchu od twoich słów. Wiesz, Anastazjo, wyobraziłem sobie miejsce, o którym opowiadasz. Jakże mi się ukazało. Nawet zapragnąłem się na nowo urodzić w takim miejscu, żeby na przykład zaraz można było tam przyjść i odpocząć w pięknym ogrodzie posadzonym przez ojca i matkę. Usiąść pod cienistym drzewem posadzonym dla mnie
przed moimi narodzinami, gdzie byłem poczęty i gdzie się urodziłem, gdzie mama w ogrodzie spacerowała, rozmyślając o mnie, zanim jeszcze pojawiłem się na świecie. Takie miejsce z wielką radością przywitałoby ciebie, Władimirze, jeśli twe ciało byłoby chore, wyleczyłoby je, jeśli dusza, wyleczyłoby duszę i nakarmiłoby i napoiło ciebie zmęczonego, objęłoby snem spokojnym i radosnym świtem obudziło. Ale tak jak większość ludzi żyjących dzisiaj na ziemi, i ty nie masz takiego miejsca. Nie istnieje twoja ojczyzna, gdzie plany bytu mogą się połączyć. Dlaczego tak niefortunnie u nas wszystko się układa? Dlaczego matki nadal rodzą dzieci na pół upośledzone? Kto mi odebrał to miejsce? Kto odebrał je innym? Może sam, Władimirze, odpowiesz. Kto miejsce tego nie stworzył dla córki twojej, Poliny? Co? Dajesz mi do zrozumienia, że jestem winien? Winien temu, że moja córka go nie ma? A kto jest winien? Przecież nie wiedziałem, że wszystko tak wspaniale można uczynić. Ach, szkoda, życia nie można cofnąć i wszystkiego naprawić. Po co cofać? Życie się toczy i każdemu jest dany wspaniały obraz i życie w każdym momencie tworzyć. Życie się toczy, oczywiście, ale jaka korzyść ze starców? Teraz czekają, aż dzieci im pomogły, a dzieci same są bezrobotne i do tego jeszcze jak można teraz wychowywać dzieci, kiedy są już dorosłe? Dorosłym dzieciom również można dać wychowanie boskie. Ale jak? Wiesz, dobrze by było, gdyby starsi przeprosili swoje dzieci, szczerze przeprosili za to, że nie zdołali im stworzyć świata bez biedy, za brudną wodę, za zanieczyszczone powietrze. Niech starzejącym się ręką dom prawdziwy i żywy dla dorastających dzieci zaczną wznosić. Wydłużą się dni życia starców, jak tylko myśl podobna się w nich narodzi. A kiedy starcy dotkną ręką swojej ojczyzny, uwierz, Władimirze, wtedy dzieci do nich powrócą. I nawet gdy starzec nie będzie w stanie wznieść domu do końca, to dzieci będą go mogły w swojej ojczyźnie pochować i tym samym pomogą mu się ponownie narodzić. Pochować w ojczyźnie. Przecież za ojczyznę miała być uważana rodowa działka.
To znaczy, że na tej działce, a nie na cmentarzu powinniśmy chować rodziców? I właśnie tam stawiać im pomniki? Oczywiście, że na działce, w lasku, wysadzonym ich rękoma. A sztuczne pomniki nie są im potrzebne. Przecież pamięcią o nich będzie to całe otoczenie. I każdego dnia całe otoczenie przypominać o nich będzie tobie nie ze smutkiem, ale wręcz z radością. I ród twój stanie się nieśmiertelny, ponieważ tylko dobra pamięć przywraca duszę na ziemię. Chwileczkę. A cmentarze to nie są w ogóle potrzebne? Władimirze, cmentarze obecnie przypominają śmietniki, gdzie wyrzuca się to, co już nikomu nie jest potrzebne. Nawet nie tak daleko wstecz ciała umarłych chowano w rodzinnych grobowcach i kaplicach, świątyniach. I tylko tych nierodowych, zabłąkanych wywożono za granicę osad. I został tylko zniekształcony rytuał odległych czasów pamięci o zmarłych. Po trzech dniach, potem po dziewięciu, po pół roku, w rocznicę i później odbywa się tylko taki rytuał. W niepamięć umarła już dusza od żyjących odchodzi. Nierzadko zapomina się również o żyjących, kiedy nawet dzieci porzucają swych rodziców, uciekając do dalekich krajów. I nie ma w tym winy dzieci. One biegną intuicyjnie, wyczuwając oszustwo rodziców i beznadzieję własnych dążeń. Uciekają od beznadziejności, a same wpadają w ten sam ślepy zaułek. Tak jak wszystko jest urządzone we wszechświecie, że na nowo w materialnym ciele urzeczywistniają się pierwsze te dusze, które dobre wspomnienia z ziemi przywołują. Nie rytuał, ale szczere uczucia. One na ziemi się pojawiają, kiedy umarły obrazem swego życia zostawi na ziemi dobre wspomnienia. Kiedy wspomnienie o nim nie rytualne, ale wręcz prawdziwe jest i materialne. Wśród wielu innych ludzkich planów, bytu, we wszechświecie plan materialny człowieka ma znaczenie nie mniejsze i stosunek do niego powinien być troskliwy. Z ciał rodziców pochowanych w lasku, wysadzonym ich własną ręką, zajdzie trawa i kwiaty, i drzewa, i krzaki. Będziesz je widział i cieszył się nimi. Kawałeczka ojczyzny stworzonej ręką rodziców codziennie będziesz dotykać i w podświadomości będziesz z nimi obcować, a oni z tobą. O aniołach, stróżach słyszałeś? Tak. Aniołowie, stróże, ci dalecy i bliscy rodzice twoi, chronić cię będą się starać. Za trzy pokolenia ich dusze znowu zamieszkają na ziemi, ale gdy ich jeszcze nie będzie w materii ziemskiej, energię ich dusz, aniołowie stróże, w każdej chwili będą dla ciebie ochroną. Na twoją ojczyznę, nawet twoją działkę ojczystą, nikt z agresją nie będzie mógł wejść. Energia strachu istnieje w każdym człowieku,
to właśnie ona zbudzi się w napastniku. Choroba mnóstwo w agresorze powstanie. Choroby, które powstają od stresu, właśnie one go później zniszczą. A potem, a do tego momentu wiele świństw można robić. Ale kto będzie chciał atakować Władimirza, jeżeli będzie świadom nieuniknionej kary? A jeśli nie będzie wiedział? Intuicyjnie tę wiedzę ma każdy współczesny człowiek. No dobrze. Powiedzmy, że masz rację, jeżeli chodzi o wrogów. A jak jest z przyjaciółmi? Na przykład zaproszę swoich przyjaciół. Przyjadą, a całe to otoczenie zacznie ich odstraszać. Z obecności przyjaciół twych, których pomysły są czyste, całe otoczenie będzie się radować, tak jak i ty. I tu można dla przykładu podać pieska. Kiedy do właściciela wchodzi przyjaciel, to nie tknie go wierny stróż. Kiedy napastnik atakuje, to wierny pies gotów jest stoczyć z nim śmiertelną walkę. A do tego jeszcze na działce twojej ojczystej ziemi lecznicze będzie każde źdźbło trawy. Tak dla ciebie, jak i dla twoich przyjaciół. A podmuch wiaterku przyniesie wam pyłek leczniczy z kwiatów, drzew, krzewów oraz energię twoich przodków. Wtedy w natchnionym przeczuciu stworzenia planety będą czekały na twoje rozkazy. Spojrzenie ukochanej będzie się odbijało na wieki w każdym rozkwicie wspaniałego płatka. I będą pieszczotliwie rozmawiać z tobą przez tysiąclecia, wychowane przez ciebie twoje dzieci. W nowych pokoleniach będziesz się odradzał, będziesz sam ze sobą rozmawiał i sam siebie wychowywał. I będziesz stworzenia ze swoim rodzicem tworzyć. W ojczyźnie twojej w miłości, twojej przestrzeni boska będzie żyła energia, miłość. Kiedy Anastazja w tajdze opowiadała o działce, od pasji w jej głosie, od natchnienia zapierało dech w piersiach. Później, kiedy już stamtąd wyjechałem i napisałem o tym, często rozmyślałem, czy naprawdę to jest tak ważne, aby go mieć, ten, jak go określa Anastazja, kawałeczek swojej ojczyzny. Czy faktycznie można wychować dziecko już dorosłe ostatnim swoim tchem? Czy rzeczywiście można za pomocą jego ojczystego kawałka ziemi rozmawiać z rodzicami, a jego energie będą chronić ciebie i duszę i ciało? I chyba tak miało być, że wszystkie moje wątpliwości rozwiało samo życie. A było to tak. Starzec przy dolmenie.
Często przychodziłem do dolmenu znajdującego się na ziemi pewnego farmera w wiosce Przada. I za każdym razem ni stąd, ni zowąd pojawiał się tam starzec. Właściciel ziemi. Pojawiał się tam niespodziewanie, w połatanej koszuli i zawsze ze słoiczkiem miodu ze swej pasieki. Starzec był wysoki, kościsty i bardzo żywiołowy. Ziemię otrzymał niedawno, na początku pierestrojki, i miałem wrażenie, że bardzo się spieszy, aby zdążyć odpowiednio ją zagospodarować. Zbudował na niej niewielki dom, altankę dla uli, z odpadów różnego budynki gospodarcze. Zaczynał zakładać ogród, kopać niewielki staw. Myślał, że w miejscu wykopu wybije źródło, ale napotkał kamienną warstwę. Do tego wszystkiego starzec bardzo się troszczył o dolmen. Zamiatał dookoła niego, układał kamienie z pola i mówił, że te kamienie przyniesione są tu rękoma ludzi. Spójrz, niepodobne są do tych naokoło. Ludzie zbudowali z nich kopiec, a na nim postawili dolmen. Gospodarstwo starca farmera było położone z boku wioski i drogi. Najczęściej pracował na nim sam. Pomyślałem wtedy, czy nie rozumie, jak bezsensowne są jego wysiłki? Nie zdoła podnieść poziomu gospodarstwa. Nie da rady odrobić ziemi, wybudować dobrego, nowoczesnego domu. A chociażby nawet zdarzył się jakiś cud i udałoby mu się uszlachetnić otaczające tereny, postawić na nogi gospodarstwo, to i tak nie będzie mu dane się tym nacieszyć. Wszystkie dzieci dążą do życia w mieście. Również jego syn osiedlił się wraz z żoną w Moskwie i został urzędnikiem. Czy nie rozumie ten starzec, że jego wysiłki są pozbawione sensu? Nie są potrzebne nikomu, nawet jego dzieciom. Z jakim uczuciem przyjdzie mu umierać, wiedząc, że jego gospodarstwo jest skazane na niepamięć? Wiedząc, że wszystko zarośnie zielskiem i wyginą jego pszczoły, a dolmen stojący w tak niedogodnym miejscu, na środku jego pola, znów zarzucą odpadami. Lepiej by sobie odpoczywał u schyłku lat, a nie od rana do wieczora przez cały czas robi tam coś i kopie i urządza jako szalały. Pewnego dnia przyszedłem do dolmenu o zmroku. Prowadzącą do niego ścieżkę oświetlał księżyc. Taka cisza naokoło. Tylko słychać szelest liści poruszanej wiatrem. Zatrzymałem się. Kilka kroków przed drzewami otaczającymi dolmen. Na kamieniu obok portalu dolmenu siedział starzec. Od razu poznałem jego kościstą sylwetkę. Zwykły, ruchliwy i wesoły starzec siedział nieruchomo i, jak mi się zdawało, płakał. Potem wstał i swoim szybkim krokiem przeszedł się tam i z powrotem wzdłuż portalu dolmenu. Nagle gwałtownie się zatrzymał i odwróciwszy się twarzą do dolmenu, potwierdzająco machnął ręką. Zrozumiałem. Starzec obcował z dolmenem, rozmawiał z nim. Starając się jak najciszej stąpać, odwróciłem się i odszedłem w stronę wioski. Po drodze się zastanawiałem. Jak
może pomóc człowiekowi u schyłku życia dolmen, chociażby jego duch był nie wiem jak mocny i mądry. To jak? Chyba jedynie takim obcowaniem. Mądrość. Mądrość jest potrzebna w młodości. Gdzie z nią na starość? Gdzie? Komu jest potrzebna? Kto będzie słuchał mądrych słów, jeżeli nawet dzieci są gdzieś za siedmioma górami? 1,5 roku później znowu poszedłem do tego dolmenu, wiedząc już, że starzec nie żyje. Było mi trochę smutno, że nie zobaczy tego wesołego, dążącego uparcie do celu człowieka. Już nigdy więcej nie spróbuję miodu z jego pasieki, ale co najważniejsze, nie chciałem znów zobaczyć zaśmieconego i opustoszałego dolmenu. Ale ścieżka prowadząca do niego okazała się porządnie zamieciona. Przed skrętem do dolmenu stały drewniane stoły z ławami i urocza altanka. Ścieżka była wyłożona pomalowanymi na biało kamieniami i zieleniały sadzonki cyprysików. W oknach domu i obok niego paliły się lampy. Syn. Syn starca. Siergiej. Porzucił Moskwę, swoją posadę i osiedlił się z żoną i synem na gospodarstwie u ojca. Siedzieliśmy z Siergiejem przy stole pod drzewami. Zadzwonił do mnie do Moskwy ojciec i poprosił, abym przyjechał. Przyjechałem. Popatrzyłem i sprowadziłem tu rodzinę. Razem z ojcem pracowaliśmy i radością było dla mnie praca z nim. A kiedy zmarł, już nie mogłam tego miejsca opuścić. Nie żałujesz, że zostawiłeś stolicę? Nie, nie żałuję. Żona również. Codziennie dziękuję ojcu. Jest tu o wiele bardziej komfortowo. Urządziliście dom wygodniej? Wyciągnęliście wodę? Wygódkę, toaletę, proszę. Jeszcze ojciec przed domem zrobił. Inny komfort mam na myśli. We wnętrzu jakby zrobiło się bardziej komfortowo. Czuję się bardziej wypełniony. W duszy nie ma pustki. A jak z pracą? Pracy jest tu pełno. Ogród trzeba posadzić, z pasieką dojść do ładu. Jeszcze nie wiem do końca, jak zajmować się pszczołami. Szkoda, że nie zdążyłem przejąć od ojca tej umiejętności. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do dolmenu. Codziennie witamy, pełne autobusy. Żona chętnie pomaga. Ojciec prosił mnie, abym witał ludzi, więc witam. Patrz, przystanek urządziłem. Chcę tam doprowadzić wodę. Tylko strasznie przyduszają podatkami. Jeszcze trochę brakuje środków. Dobrze, że jeszcze burmistrz w jakiś sposób stara się pomóc. Opowiedziałem Siergierowi o tym, co mówiła Anastazja. O ziemi. O ojczystych działkach. O pamięci rodziców. A on mi na to... Wiesz, ona ma rację. Na 100%. Ojciec zmarł, a ja z nim codziennie jakbym rozmawiał. Nawet czasem się z nim spieram i coraz bliższy mi się staje, jakby w ogóle nie umierał. Jak to jest? Jak ty możesz z nim rozmawiać? Jak jasno słyszący? Słyszysz jego głos? Ależ nie, wszystko jest o wiele prostsze. Widzisz ten len? Tu ojciec szukał
wody, ale napotkał skalę. Miałem go zasypać na to miejsce, postawić jeden stół z ławami. I tak sobie myślałem, coś ty, tato, tak niedokładnie wyliczyłeś. Teraz niepotrzebnie jest dodatkowa praca, a przecież jest tu tak dużo do zrobienia. Zaczęły się deszcze i z góry pociekła woda i wypełnił się nią lej. Trzymała się także, nie uchodząc przez kilka miesięcy. Była. Powstał taki mały stawek. Pomyślałem wtedy, ale z ciebie, Zuch, tato, przydał się twój lej. I wiele z tego, co on tu zaplanował, starałem się zrozumieć. Ale w jaki sposób, Siergiej, wyrwał cię w końcu z Moskwy? Jakimi słowami cię tu ściągnął? Tak zwyczajnie wszystko mówił, zwykłymi słowami. Pamiętam tylko, że od tych słów jakieś nowe uczucia się zrodziły, pragnienia. No, jestem tutaj. Dzięki ci za to, tato. Jakie słowa poznał starzec obcujący z dolmenem? Jaką mądrość odkrył, że zdołał nawrócić swego syna? Nawrócić na zawsze. Szkoda, że pochowano starca na cmentarzu, a nie na jego ziemi, jak radziła Anastazja. Poczułem się zazdrosny o Siergieja. Znalazł, stworzył dla niego ojciec kawałek ojczyzny. Czy ja kiedykolwiek będę ją miał? Czy będą ją mieli inni? Wspaniale jest na Polance Anastazji. Wspaniale jest u Siergieja. Dobrze byłoby, aby wszyscy mieli swój kawałeczek ojczyzny. Serdecznie dziękuję ci za uwagę i zapraszam na kolejny, myślę, że już ostatni odcinek czwartej księgi. Do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteś.